Z ducha Wywiady Fundamentalne Tomasza Terlikowskiego I wracamy do naszej rozmowy. Jeszcze nie o młodzieży. Za chwilę przejdziemy do młodzieży. Ja się nie mogę zapytać o znaczenie Jana Pawła II dla kapłaństwa, dla księdza kapłaństwa, ale w ogóle szerzej dla kapłaństwa, bo to przecież nie tylko te wielkie dokumenty Jana Pawła II na temat formacji kapłańskiej, czy na temat życia kapłańskiego, ale także jego twórczość, powiedziałbym, poboczna. No, dar i tajemnica, który jest ofiarowywany księżom, kapłanom, jako dar hmm, serca Jana Pawła II, to też jest jakaś praca formacyjna. Na ile, jak ksiądz sądzi, to kapłaństwo byłoby inne, gdyby, gdyby nie Jan Pawł II. To jest bardzo trudne pytanie. Tak odpowiedzieć, powiedzmy, jak, jak by wyglądało moje kapłaństwo, czy kapłaństwo moich kolegów, gdybyśmy nie byli wychowywani, bo tak trzeba, trzeba powiedzieć, przez Jana Pawła II. To, co mnie zawsze fascynowało w jego postaci, poza tą niesamowitą erudycją, zawsze czekałem na te kolejne encykliki, które można powiedzieć, że połykałem, jak to tak się popularnie mówi. Ciągle nowe treści, ciągle fascynujące odkrycia, ale powiem, że chyba Chyba dla nas, kapłanów i dla mnie osobiście. Najważniejsze chyba było to, że Jan Paweł II był świadkiem Chrystusa, i to nie chcę mówić w sensie takim, powiedzmy, że, że tak się powinno powiedzieć. Nie, mówię to z pełnym przekonaniem. Jeżeli patrzyłem na Niego, a miałem okazję kilka razy być bardzo blisko Ojca Świętego, miałem okazję kilka razy z nim rozmawiać, za co Panu Bogu dziękuję, to powiem, że to, co mnie chyba najbardziej fascynowało i to, co jakby szukałem też dla siebie, to jest taka niesamowita bezpośredniość. A z drugiej strony, bym powiedział, autentyczność w takim przeżywaniu tej 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 wiary, która myślę, że bardzo często nam jakoś brakowała. I to, co lubię osobiście, bo jestem takiej też w konstrukcji trochę, że pewnego rodzaju takie, takie podejście do młodego człowieka, że ten młody człowiek nie czuje się jakoś oddalony, nie czuje się stłamszony jakimś takim majestatem, ale czuje się zaproszony do takiego, myślę sobie, bezpośredniego bycia. Ja obserwowałem Ojca Świętego i jego kontakty z młodzieżą. Ja mu zazdrościłem. Tutaj na antenie powiem panu redaktorowi i państwu, zazdroście mu, jak on potrafił z tymi ludźmi nawiązywać kontakt, jak potrafił powiedzieć o różnych sprawach. Czy oni to od razu rozumieli, trudno jest powiedzieć ale myślę, że tak. Ja pamiętam, jak kiedyś zapytałem młodego człowieka, który wrócił taki rozentuzjazmowany ze spotkania z papieżem w Rzymie, wtedy by na Światowych Dniach Młodzieży i mówię, no ale chłopie, no ale no, no co pamiętasz z tego spotkania? No co pamiętasz z tych słów, które padły? Mówi, niewiele, ale pamiętam jedno, że on jak popatrzył na mnie, a nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, to wiem, że patrzy na mnie z miłością i akceptuje. I mówi, wiem, że jego nie mogę zawieść. No mój Boże kochany, ja sobie tak pomyślałem, yy, pokazanie temu człowiekowi taką autentycz taki, taki, taki dar autentycznej miłości, pokazanie temu człowiekowi powiedzmy to, że wiara może być piękna, no to uważam, że to było chyba jedno z najpiękniejszych doświadczeń, które było dla mojego życia kapłańskiego najważniejsze i dlatego też jeszcze jedna rzecz, która mnie jakoś tak bardzo yy, myślę sobie pomagała w tym kontakcie z Janem Pawłem II. On pokazywał to, że kapłan jest rzeczywiście dla ludzi i że ci ludzie mają prawo do niego. Czyli chcę, chcę ksiądz powiedzieć, że tak naprawdę najważniejsze było to świadectwo życia, nawet najważniejsze. nie w dokumenty, nie, nie to, co papież o kapłaństwie napisał, chociaż... Ja powiem tak, to co napisał, to myśmy myślę czytali. Ja powiem, że jeżeli powiedzmy czytałem Ojca Świętego w wypowiedzi, bardzo lubiłem czytać zawsze te jego listy, które pisał na Wielki Czwartek. Do Kapłanów. Do Kapłanów, tak. To były takie piękne urocze, ja to nazywałem takimi fajnymi perełkami. Zawsze się tam rozczytywałem. Natomiast powiem w ten sposób, że tam były treści o posłudze kapłańskiej, o miłości do tych, do których jesteśmy posłani. Przypominał nam o tym nieustannie, prawda, w imieniu kogo występujemy. To były takie piękne rzeczy, ale też pamiętam, jak Ojciec Święty zawsze to podkreślał, że jesteśmy jako kapłani odpowiedzialni za tych, do których Pan Bóg nas posyła. Ja powiem, że czasami to mnie takie ciarki po plecach przychodziły, jak to czytałem, że jest. Jestem za kogoś odpowiedzialny. To jest coś, co bym powiedział, czego uczył Jan Paweł II nas. On uczył nas ojcostwa. To, co jest w takim straszliwym kryzysie, o którym zresztą pan redaktor niejedną audycję zrobił. To był ojciec. To był ojciec, który nie tyle, że uczył nas takiej postawy, że mamy ojca i on się nie martwimy, tylko mamy ojca, który wskazuje kierunek, ojca, który nam pokazuje pewne rzeczy, ale ojca, który nam ufa i również na nas liczy. No to, to było oszałamiające. To odpowiedzialność, mam takie wrażenie, to oczywiście jest inny typ pisania, ale tą odpowiedzialność kapłanów bardzo mocno podkreślał także Benedykt XVI w tym ostatnim liście na rozpoczęty właśnie kilka dni temu rok kapłański. Tam Benedykt XVI powiedziałbym, posłużył się bardzo sprytnym wybiegiem, bo zacytował, cytował głównie świętego Jana Marię Wianeja. I tam o tej odpowiedzialności było bardzo dużo. Była mowa o takim niezwykłej sile powołania kapłańskiego, które bez którego nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma Eucharystii, nie ma jeszcze paru innych rzeczy, ale też o olbrzymiej odpowiedzialności. Tak, no, a takie ty... słowa na przykład o tym, że ksiądz się powinien umartwiać za swoich. Tak, że powinien czynić, czynić, powiedzmy, i posty. To, co też takie było bardzo piękne, Ocie Święto ogłaszające, rok kapłaństwa. On to czynił w piątek w czasie modlitwy nieszporów. I tak jak zapisano tam wtedy, że wielu kapłanów stanęło w kolejkach do konfesjonałów, właśnie po to, żeby się pojednać na ten rok z Panem Bogiem i żeby rzeczywiście też, myślę, dać świadectwo do tego, że rzeczywiście kapłan to człowiek, który myślę sobie ma wielki dar, otrzymał wielki, wspaniały dar, zresztą to Ojciec Święty mówił, prawda? Że, że te namaszczone dłonie no, są niesamowite, prawda. Mamy wspaniałych patronów Mamy do kogo się modlić, ale też pracując racji tego, że pracuję w katedrze warszawskiej, też sobie odświeżyłem tę wizytę z 2006 roku, na której byłem, gdzie Ojciec Święty tak bardzo mocno powiedział do nas wtedy i, i, i tak charakterystycznie My jesteśmy mamy taką tendencję, ale to i troszeczkę wina naszych kochanych wiernych, że ksiądz się powinien znać na wszystkim. A on nam tak jasno, konkretnie powiedział: Ty nie masz być specjalistą od marketingu, od czegoś innego. Ty masz być specjalistą od spraw duchowych. Ja powiem, że jak to usłyszałem, to yy, przyznam się tutaj, że te słowa naprawdę zapadły mi głęboko w pamięć. Po co ja się mam znać na 100 różnych sprawach? To nie ja od tego jestem. że ja się na tej sprawie duchowej chociaż znał trochę, zacząłem od razu czytać Ignacego Loyola. No ale to jest też trochę tak. Że nie ma chyba, przynajmniej w Polsce, kapłaństwa bez zdania się na kilku jeszcze innych rzeczach. No choćby na rachunkach czy na księgach parafialnych, które ktoś musi wypełniać. No to jest prawdą, tylko, że mi się wydaje, że tutaj chyba czasami jest taka sytuacja, że my nieraz uciekamy, ja to tak bym to określał, w te różne po prostu rzeczy, takie bym powiedział, poboczne. Ja coraz częściej dochodzę do przekonania, zresztą to, tego mi nauczyła święta Anna, mówiąc tak lapidarnie, że wiele rzeczy naprawdę dużo lepiej ode mnie zrobią świeccy. Ja powiem, że przez kilka lat prowadziłem akademicką pielgrzymkę na Jasną Górę. Powiem krótko. Ja tylko się modliłem, odprawiałem mszę świętą i czuwałem lekko nad całością, ale nie sam, tylko z stróżem. Wszystkie pozostałe rzeczy robili moi kochani studenci. Jakby ksiądz się odniósł do tego, no, można powiedzieć, paradygmatu Janowo-Pawłowo-II rozumienia kapłaństwa, które się zawiera w dwóch słowach: dar i tajemnicę. O darze już ksiądz, trochę ksiądz mówił, że to, że to że to dar. Tajemnica, ja powiem w ten sposób, jak, jak to odbieram i jak, jak to przyjmuję. Przede wszystkim na początku to powiem, że to jest tajemnica powołania. To jest główne pytanie, sekundę dosłownie, księdze, to jest główne pytanie, które zadają sobie nie tylko młodzi ludzie. Jak to jest, że Młody człowiek wiedział, że ma zostać księdzem. Tak, to i, i bardzo często jesteśmy o to pytani. I ja y, pamiętam, jak y, jeździłem na tak zwane niedzielę powołaniowe, żeby dzielić się tam z młodzieżą y, tymi swoimi przeżyciami duchowymi i powołaniem. Jak mnie pytano, jak to się stało, że ksiądz jest księdzem, bo to było takie pytanie, y, można powiedzieć, tak pierwsze. To ja odpowiadałem, zgodnie z prawdą, nie wiem. I staram się jakoś to dodać, mówię. Ja nie byłem człowiekiem takim, żebym był od samego początku w jakiś sposób szczególny, prawda, predysponowany. Podkreślałem bardzo często, że nie byłem taką osobą, prawda, że w wieku niemowlęcym w piątki nie stałem piersi matki i tego typu inne różne... <laughs> to chyba niewielu. Było. <laughs> no więc tak myślę. Takie tego typu inne historie. Natomiast to jest właśnie tajemnica, że w pewnym momencie, czy ja powiem, na pewno Pan Bóg prowadzi człowieka poprzez różne wydarzenia, poprzez różne sytuacje. Na początku rozmawialiśmy właśnie z, o tym spotkaniu z Janem Pawłem II sprzed 30 lat. No, no może to było w planach Bożych, że ja Spotkałem się z papieżem, że akurat żyłem w tych czasach. Może Pan Bóg uznał, że takie spotkanie, czy tego typu spotkania były mi bardzo potrzebne do takiego podjęcia decyzji, ale bym powiedział w ten sposób, że jak gdyby moja może taka malutka zasługa to tylko polegała na tym, że w pewnym momencie gdzieś to moje serce, moje sumienie otworzyło się na ten głos Pana Boga. A dlaczego mnie wybrał? I dlaczego mnie powołał, to ja tak szczerze powiem, do dnia dzisiejszego nie wiem, bo y, zawsze tak człowiek staje w takiej troszeczkę, pok takiej pokorze, bym powiedział, postawie pokory, że ani czek nie jest najmądrzejszy, ani najlepszy, ani jakiś, ale tak jak patrzę y, powiedzmy na tą swoją posługę kapłańską już z jakiejś perspektywy czasu, y, to, to coraz bardziej chyba doświadczam czegoś takiego w tejże tajemnicy, że będąc młodym księdzem. Tak sobie myślałam, że wiele zależy ode mnie, ile to ja rzeczy mogę zrobić. Powiem, że teraz, y, coraz częściej, i to jest taką też dla mnie tajemnicą, wołam y, tym wołaniem Jezu, ufam Tobie. I coraz bardziej mówię, Panie. Ja wielu rzeczy nie rozumiem, ja w wielu sprawach się muszę zdać na Ciebie, ale jeśli mnie wybrałeś i powołałeś i mnie postawiłeś i Kościół mi ten dar ofiarował w sakramencie kapłaństwa, no to się troszeczkę o mnie pomartwić. Natomiast ufam, że gdy kiedyś stanę przed Panem Bogiem, to On mi na to odpowie, dlaczego akurat mnie wybrał i dlaczego jestem. Bo jest to tajemnica. tajemica, która owocuje, mam nadzieję powiedzmy, w której jestem tylko narzędziem, Natomiast Pan Bóg posługuje się no, różnymi narzędziami. No w Starym Testamencie, nie chcę tutaj cytować, prawda, ale posługiwał się tak, tak przedziwnymi narzędziami. I może, może uznał, że o, akurat... Balama, tak przychodzi do no na pewno, ale już mu nie chciałem wymieniać właśnie, przez szacunek tutaj dla, 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 kapłaństwa. dla kapłaństwa. Natomiast jest to po prostu no, ten dar, o którym tak ksiądz Twardowski napisał, no, no i lękam się, i klękam, i, i i nie potrafię do końca zrozumieć. A kiedy pojawia się pewność? Pewność ja wiem, czy, czy ona się w ogóle pojawi tutaj. Tu my ciągle jesteśmy jednak ograniczeni tą materią i jesteśmy ograniczeni różnymi rzeczami. Yy, natomiast yy, chyba wtedy, gdy już będziemy po tej drugiej stronie. Miałem <laughs> <laughs> ja takie wrażenie, że małżonkowie mają prościej. Znaczy no, ksiądz też ma święcenie kapłańskie, tak? Tak. Yy, ale ja mam wrażenie, że to nawet nie dla małżonków tak, już tak absolutnym momentem pewności, nawet nie jest moment. Sakrament chociaż on jest oczywiście fundamentalny w znaczeniu duchowym, to, 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 to jest oczywiste. I jest przełomem, ale takim już, takim stuprocentowym potwierdzeniem jest dziecko. A jak już jest drugie albo trzecie, to. No to wtedy to pewnie... wszystko nabiera innego smaku. Zupy. To znaczy, ja powiem tak: na pewno myślę sobie, że. Bo tutaj, jeżeli pytamy o takie potwierdzenie tej decyzji, to znaczy, ja wychodzę z tego założenia, że tak. Odbyłem pewnego rodzaju formację duchową. Sześć e... lat. Małżonkowie zazwyczaj tak, tak nie mają. Tak nie mają. Jednak ta moja decyzja została jakoś też obiektywnie weryfikowana przez spowiedników, przez ojca duchownego, przez władze seminaryjne, prawda? Jednak wierzę w tę. Obecność Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. A z drugiej strony powiem, że y, ja mam różne wydarzenia w swoim życiu kapańskim. Mam wydarzenia takie, które y, są wydarzeniami tej obecności Pana Boga, y, który działa. I, I widzę, że On rzeczywiście poprzez moje niedoskonałe działanie potrafi zadziałać w taki sposób, że, że dokonuje cudownych rzeczy. Jednocześnie też się cieszę, że Pan Bóg pokazuje mi również moją słabość i moją niedoskonałość. Ja tak gdzieś pamiętam, teraz sobie przypominam, że na obrazku prymicyjnym napisałem taką sentencję. Panie, rozkazuj wszystko, co chcesz, ale proszę Cię o jedno, żebyś był zawsze ze mną i myślę sobie, że to było też takie dla mnie wielkie wezwanie do tego, że ja nic sam siebie nie potrafię uczynić i jak na przykład nieraz mnie pytają, czy ja jestem właśnie takim człowiekiem spełnionym w kapłaństwie, to powiem tak, jako kapłan spełniam się, bo nie mogę powiedzieć, że jestem spełnionym człowiekiem, ale tylko dlatego, że, że on jest obecny w tym wszystkim. Ja to tak się zawsze modlę, żebym tylko tego nie zepsuł. Ja bardzo często wychodzę do kancelarii, to się modlę za tych, którzy przyjdą, siadam do konfesjonału, modlę się zawsze, chodziłem do szkoły. Zawsze się modliłem za swoich uczniów. Mówię, żeby tego nie zepsuć. Przejmowałem placówki nowe, duszpasterskie. Mówię, panie, bądź ze mną, bo ja tu tutaj nic nie poradzę. Ksiądz Bogdan Bartold jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego